Wciąż można pomóc osobom, które straciły dorobek życia po sobotnim pożarze we wsi Nowa Biała na Podhalu. Dary można przynosić do szkoły podstawowej nr 1 w Nowym Sączu. Zbiórka potrwa do najbliższego piątku. Zbiórka będzie prowadzona w szkole podstawowej nr 1. Przy okazji bardzo dziękuję pani dyrektor, która zgodziła się na użyczenie budynku. Można od jutra, od wtorku do piątku, od godziny 8 do godziny 13 przynosić rzeczy. Renatka tutaj powie, co jest najbardziej potrzebne. Też przeżywaliśmy tragedię, my akurat byliśmy zalewani. Ich dotknął straszliwy pożar, także myślę, że na pewno rozumiemy tragedię. Potrafimy się z nimi jakoś i tak połączyć, też duchowo i odczuć to, co oni przeżywają. Organizatorzy akcji zachęcają, aby przynosić to, czego poszkodowanym brakuje najbardziej. Trwa właśnie sprzątanie pogorzeliska. Przydadzą się łopaty, wiadra czy miotły. Coś do sprzątania, czyli wiaderka, łopaty, środki czystości przede wszystkim, detergenty, proszki do prania, płyny, odzieży już nie, odzieży mają już bardzo dużo, środki jeszcze takie żywności, ale długoterminowe. Także przede wszystkim ten szacunek, żeby to były właśnie rzeczy naprawdę nowe albo po prostu niezniszczone. Także jakieś meble, ktoś kto ma, nie wiem, żelazko, kuchenkę mikrofalową, właśnie wiaderka, łopaty. Pożar we wsi Nowa Biała, który wybuchł w minioną sobotę około godziny 18, objął łącznie 25 domów i 23 budynki gospodarcze. Poszkodowanych zostało 27 rodzin, łącznie ponad 100 osób. Straty po pożarze są ogromne, dlatego przyda się każda pomoc. Bardzo uczulam firmy, no i mamy ich tutaj trochę w Nowym Sączu. Będą potrzebować środków materiałów budowlanych i to naprawdę dużo. Materiały budowlane na nieszczęście od maja poszły 100% do góry, także no to będą koszty niesamowite, żeby oni odbudowali wszyscy swoje domy, zaczęli od nowa. Organizatorem akcji pomocowej dla pogorzelców z Nowej Białej są Fundacja Nowe Kierunki i Stowarzyszenie Światełko Nadziei. Akurat zajmuję się dziećmi niepełnosprawnymi i chcę pokazać, że dzieci niepełnosprawne też potrafią pomagać. Nie tylko one oczekują pomocy, ale wychodzą z pomocą. No i tutaj Anitki. No my też, Fundacja Nowe Kierunki, Szkoła Podstawowa nr 1 też prosi o pomoc, też włączymy się do pomocy i tak jak mówię, codziennie od godziny 8 do 13 będą wolontariusze. A wszystkie zebrane przez Sądeczan dary zostaną przetransportowane do kościeliska. Wszystko zawozimy do kościeliska, do Chówca, tam jest młodzież zorganizowała swoje miejsce, Chówiec harcerski, tam wszystko zawozimy im, no i jeszcze kontakt przez księdza proboszcza z Białej. Podobna zbiórka organizowana jest także w Starym Sączu.